Hej, witam was bardzo serdecznie. Tu jest Tyron i zapraszam was na kolejny odcinek z gry Watch Dogs. Idziemy do bunkra. Się tam może szybciej teleportuję, tak, szybka podróż. Przestawię. Mogłam sobie przestawić z powrotem, to nie jest tak, że jak przestawicie sobie raz ten kurczę... Jak to się nazywa? Tak... Profesjonalnie. Ten most. To przecież go możecie dostać. Jak sobie go obracać teraz, za każdym razem. Okej, to będzie ostatnie zadanie z bunkra. Ostatnie zadanie z drugiego aktu. Nie zadanie z bunkra. Nie no, z bunkra jeszcze może coś będzie. Ale z drugiego aktu mam na myśli. To będzie ostatnie zadanie teraz. Everything all right? I didn't get much. The upload was cut off. Shit. I knew it. Okay. I have to find a way in myself. Are you crazy? Even if you did get inside there, we can't read it. It's encrypted. What am I supposed to do? Damien has Nikki. Just tell him he can keep her? Of course not. Of course. I'm not saying that. But he's playing you. Yeah, I'm not gonna give him this before I know what it is. Damien cannot be trusted. I know that. All right, well, let's just deal with one problem at a time. All right? If I can get this information, can you decrypt it? No, it's way beyond my skill. Then who then? Kto? Kto może nam... That crazy guy. Tobias, he used to work here. Okay, that's where we start then. Okay, but we need to be discreet. I know how to be discreet. Sorry. Okay. Okay. Wow. Wow. Wow, co? Co tam fajnego macie? Raymond Kenney. To tam on. It has to be him. He was a software engineer hired for the CTO startup. He created the encryption. The creator always have a backdoor. Well, he can decrypt it. Kenny is crazy good. I bet he built this room. He's a genius. No, no, I mean a legend. I'm guessing legends aren't easy to find. He's way off the grid. No one's heard of him in over a year. He's lurking somewhere. Musimy go znaleźć. Everyone has history online. Start there. We get Kenny's last known point and work backwards. He's been gone over a year. This could take a while. There. He's covered his tracks very well, but he's bounced through one location a few times. So we trace it back and we find his location. In theory, yes. You'll need to reach that point and connect me to the computer. I'll run a search from the bunker. And we'll have Kenny. Ale my się musimy teleportować z bunkra. Co to za odgłosy? Wyjdź. Jak daleko jest, w którą miejsce się udamy? Aha, i tak będę musiała ten... Dobra. Dobra, w którym miejscu, koleżko, jesteś? Gdzieś na dole. Juhu, wypuśćcie mnie już. Czy ja się nie zwiesiłam tak lekka? Wejdź, dobra. Jakoś myślałam, że będę musiała się teleportować. Ale to nie byłby jakiś problem większy. Jakie coś mi tu zostawiliście, ale... Lepsze to niż nic, no nie. Ja trzeba wyjadę. Da się jakoś zdalnie tam tym sterować, tym śmiesznym. O, da się, dobra. If we find Kenny, you need to be careful. He's a very dangerous man. Dangerous, huh?
What's his story? He's a Bloom whistleblower or a cyber terrorist. Depends on who you ask. Nikt nie ma dostępu do mostu, nie ma. Czy się nie interesować? Not just New York, that was most of the Northeast, killed a couple of people. Nie będę musiała nikogo ścigać, bo to auto nie nadaje się na takie zadania. What the hell was his message? Kenny was trying to warn everyone. He didn't trust people inside Bloom. But I don't think he expected anyone to die. Now he's in hiding. And we're about to find him. The place you're going is the very end point of Raymond's last signal. Hackers hide their locations by routing their packets through botnets. Yeah, it's a good trick. I've tried it myself. He's probably bounced his signal all across the globe. We'll have a problem if that signal ends in China or some faraway country. No, he's here. I don't care if he's gone off the grid. If this Kenny's gdzieś się ukrywa na pewno, to jest wiadomo. No, tak, tak. But if he really was in Chicago, why has he been so quiet? He's not a kind of guy to just sit back and watch. You said he killed those people. Must be a pretty price on his head. Good reason to stay underground. No, możliwe. Na pewno się ukrywa i tyle. Gdzieś w Chicago jest na pewno. Nie, polecimy, kurczę, gra nas zabierze do Chin. Aiden, tak na chwilę. Mamy nową miejsce do about Rem and Kenny. That's strange timing. You said this guy's been dark for a year. I think we might have alerted someone when I found Rem and signal. So we'll have company waiting for us. All right. Ciekawe ile. Jest tam w ogóle ktoś? Zabij wszystkich moherów. Moherów. Bez obrazy oczywiście, wiecie, ten. Wszystkich moherów. Ile ich tu jest? No to tu widzę, ale jeszcze słyszę kogoś gdzieś, tylko nie wiem właśnie gdzie. Gdzie jesteście, mohery? Wystać. Nie, no podejdę go od tyłu. Pewnie w budynku będą. Na pewno. To jest dla ozdoby oczywiście. To na pewno będą. Jaki trać koledzy? Halo. Macie tam jakąś kamerę? Na... Tam jest coś. Na... Tylko chyba za daleko. Tak, jest. A, mogłem go wysadzić. Tylko patrzę, czy czasem nie ma kogoś. Chciałam wysadzić, a nie ten. Kamerę, no ale dobra. Wyłącz. O, to o to chodziło. Dobrze ci tak. Jeszcze jeden gdzieś jest. O. I został jeden. A nie, przepraszam, jeszcze dwóch jest jakiś. Tam jest coś. To razem trzech. To chodź, podejdź tu. O, tego wysadzę. No, idź prosto. No jeszcze podejdź. No, o. Jeszcze dwóch. Tylko już nie mam co wysadzać. Oni są... O, tam widzę jednego. Na pewno szkoda, że już nie mam nic do wysadzenia. Tu jest coś do wysadzenia, ale oni idą tam gdzieś. Gdzieś, gdzie nie ma wysadzenia niczego. Szkoda. Dwóch w końcu tam jest, tak, dwóch. Szkoda, że nie mam jakiejś broni z tłumikiem. Ani bronia z tłumikiem. Piętna od zaraz.
O to co to jest, kurde, takie wielkie kudło? No nie, nie relaksujcie się, ja do was idę. Tak, idź porozglądaj się za śmieciami. No i został jeszcze jeden. Mam jakąś windę, to nie wiem co to jest. On się w ogóle patrzy w stronę budynku. A, można go było tam wysadzić, oczywiście. Dawaj pieniądze. A ty co zostałeś? Jeszcze elektryczny. No tu coś właśnie widziałam. Spina się. O, jaki komputer. O, kurka. Wow. Old school shit. No. I wonder if good cops can't shut the club down. Clara, it's online. Wiedziałam, że ktoś przyjdzie. Halo, panowie! Halo, panowie. Nie, kuźwa. Czekajcie, zaraz ciągnę swoją. No bliżej się nie dało podejść. A ty skąd? No chyba kpisz ze mnie, gościu. Co to ma kuźwa być? Tak, wysadźcie się wszyscy naraz, będzie miło. No i kogoś to trafia, nie? U, jest ktoś. Nie. Nie no, oni tędy nie wejdą. Próbują cwaniaki się dostać. Łączenie tracone. No. Super po prostu. Ile was taki będzie? Oho, widzę cię, kuźwa. Przecież cię nie widać. A ty czego szukasz? Wysadź! Przecież ten gość tam leży, nic nie robi. Wszedł. Jakie mózgi. No tak, chodźcie wszyscy. Nie? No sobie zejdę. Dziwne, wysadź. Nie wiem po jakiego grzyba, ale dobra. No gościu, weź mi się. Jeszcze! No chyba kpicie ze mnie. Bardzo kpicie ze mnie. Tu chodźcie do mnie. Tam widziałam kogoś. Jeszcze ktoś biegnie, no. Aha. Fajnie, brawo. A ten co? O, ten jest pewnie gdzieś tam. Tam o górę on jest gdzieś. Zostań w zasięgu. Ciężko. Wydaje mi się, że jednak muszę tam być.
Ja pierdzielę. Zajebiste jestem. Kuźwa, gościu. Tak, muski, brawo ty. Wystaw łeb. Ile was jeszcze przyjdzie, kurde? Brawo. No, no co wy? To nie dało. No fajnie, że kogoś trafią. Kurde, granaty zasrane. No nie, nie mogę się aż tak oddalać. Już. Zabił wszystkich. Dobra, teraz się nie powinni respić. Chodź tu. Dobra. Honey. It's the best you could come up with, Ray. I better yes, mamy wszystkich. I don't want anyone else to wszystkich. Jest jeszcze jakiś komputer. Ty masz twardy dysk. Ale chyba da się otworzyć dysk. O kurde. O. Super, ja mam ten. No, no to... Człowieku, rusz mi ty mi się, kurde mać. Tego nie wymieny. Panie, dostanę jakiegoś zło... O, może być taki. Chciałem powiedzieć, dostanę jakiegoś zło... Ej, stój! Uj, kuźwa, zanim mi się auto rozpędzi, to po prostu 100 lat minie. Fajnie. Ej, wóz policyjny. Strażacki, jak już. Ej, stój! A jak ja tam taką bestię zatrzymię? Przepraszam bardzo, przecież to jest wielka. Wielka bestia. I zapierdziela głupia, przy okazji. Ej, stój! Ja mam małe autko! Aha, pod prąd. Gratuluję. O, żeż ty w życiu! Nie wybuchaj jeszcze. No, ja mam sportowe auto. A oni co? Kuźwa mać. Jejku. Jak ja go mam zatrzymać? Przepraszam bardzo. Policja jeszcze mnie goni, no gratki. Po co mi ta sygnalizacja? Ścigajcie go, ja jestem grzeczna. O, aha. Jak ja kuźwa go dościgam? Ale tego ścigajcie, a nie mnie. Co jest? Ja pierdzielę. Może ja mu nic nie zrobię? Super. Czy mogę jakieś zaciemnienie użyć? No kuźwa, odpierdzielcie się ode mnie! Kuźwa mać, zasrana policja! Kurcze! Super, ja zaraz zjaram się, nie ten. Super po prostu.
A on nic, kurde, sobie nie robi w związku z tym. No to super. Fajnie. Kuźwa, zatrzymaj już się. tak. Powiedz temu, żeby się zatrzymał! Ja się zaraz spalę. Zagłuszenie, na co mi to zagłusza? No to super, że... Ja to za pierwszym razem nie zrobię. Boże drogi... To ćmienie by mi się... Oho... Kuźwa... No ja już ledwo żyję. Dzięki, palę się. Wyskakuj, żeś mi z tego auta, kur... Wiecie, jakieś... Panie, nic mi to nie dało. Ja pierdzielę, ta policja jest naprawdę nieznośna. No i do pani, udaj mi się tu. Nie. No pchajcie mnie, pchajcie. O Boże drogi. Straszna policja. Już się kopci. O Boże, odpierdzielcie się ode mnie po... No fajnie, kapcia mi zrobili. Jak ja wyjdę teraz? Jak ja wyjdę? A na Y się wyskakuje. No i zaraz tak na... No... Super po prostu ta policja. Jezus Maria po prostu! To jest zło największe. Zakuszenie. That's the best you could come up with, Ray. I better wipe the hard drive. I don't want anyone else tracking Kenny. Jezus Maria, po prostu podziękuję i żegnamy. Naprawdę? Wow. Tego się nikt nie spodziewał. To będzie takie upierdliwe, że... Ja mam jakąś obronę, teraz by mi się przydała, szczerze. Ja tu? Przydałby się teraz jakiś ten... jakby to powiedzieć... Ale przecież dałam ci do biegania, czemu ty mi nie biegasz jak powinieneś? A nie wiem, czy powinnam się bawić. Chociaż by się przydało. Dodać właśnie pancerz. Kurde, ja nic nie widzę. A policja najbardziej wkurza. Tam resztę to jakiś pikuś jest. Ale wiecie, nie może być już za łatwo. Czemu ty mi wyskoczyłeś z auta? Co to kuźwa miało być? No super, z takim wozem to ja nie będę zapierdzielać szybko, żeby mnie policja nie zobaczyła. Zaraz mnie złapie, coś mnie będzie ścigać. No, super. Super,
Pierdzielcie się tym, nie kurczę. Tak, policja! Tak, doklej się kuźwa do mnie, nie do niego! On tak potrąca wszystko na drodze, brawo. Chyba najlepiej dokładnie za nim jechać. Nie, 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 policja, spierdziela, ja cię... Dobra. On mnie wiezie, ja nic nie naciskam. Dopiero teraz. O Boże. O, auta poszły. Dobra, zrobię zaćmienie. Może się odkleje ode mnie policja na chwilę. Na chwilę. O kurde. Ale mnie widzą. Aha, po co mi to było? Nie ma mnie tu! Odejdźcie! Ja się chowam. Aha, tak, barierę. Aha, jedno auto policyjne. Fajna blokada drogowa. Gratuluję. Gratuluję wyboru. Stój, gościu! Ej, policja. Obezwładni. Kawa jak. A to sobie strzelajcie, ale nie do mnie. O Boże, maska jakiegoś auta. Ej, spierdzielać ode mnie. Kilometry. Chodź tu. Chodź tu. O, poszło. O kurde, zaraz ja pójdę. Nie, 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 nie. No szkur. Tak pięknie poszło. No to super, no. Ja pierdzielę, no bez jajców. Kurde. Głupi policjanci. Ja pierdzielę, naprawdę, to jest masakra. Miało być dwie misje na odcinek. Nie. Nie. Może zaś nam się trafi. Dobra, rusz się, kuźwa mać. Złe to jest. Zaś mi wyskocz, kuźwa, z tego auta. Jakieś takie lepsze auto by się przydało, nie takie byle co. Nic nikomu to nie zrobiło. A ty kombi. Ale to jest słowo największe. No to też nic nie zrobiło. Dobra, jesteśmy tu blisko przy nim. Może jakoś wyjdzie. Może. Odpierdzielcie się, policja, ode mnie! Bo wtedy to spoko, a tak to jak policja... O Boże. No i tak zaraz następna podleci, no co to kuźwa! No i no się to mam. Aha, on poleciał był górą, a ja dołem. Gratuluję policji. Ej, ale ja pojechałam w drugą stronę! O, ja pierdziel, no. Ale to jest zło największe. Największe zło świata. Gratuluję. Jak ja teraz jadę tam?
O Boże, policja! Jezus Maria, nikt tu nie jest! Kuźwa, co to jest? Odpalić się. Jadę i tak mnie, kurde, ten policja ściga. Znaczy... Dobra, już jestem przy nim. Helikopter. Oj, tu cwaniaczku! Wreszcie wrócę! O. Kuźwa, stuknij go! Kurwa, stuknij go! Ja pierdzielę. Nie. Gdzie jest gnojek? Dajcie mi go, kuźwa, bo ja go muszę przejechać. Jest! Spierdzielam. Aha, uciekli policji. Dobra, jakoś uciekniemy, to będzie już z górki. A co jest w tą stronę? O, kuźwa, na drugą stronę jedzie. Pa, buziaczki, całuski. Nie no, zaś muszę uciekać, kurde. Pa! Jezu! Chciałam, że się gdzieś tam pod tym schowię. Dobra, prosto pojadę. Mnie tu nie ma! Auto rozpierdzielone, ale mnie tu nie ma! O Jezu. Dobra. Too many bad memories there. Przydało się. Dobra. Tak, postępy, bo mamy już drugi akt skończony. Ale co, dostajemy jakieś fanty za zrobienie? Luciano, a to już było, mieliśmy i... O, to jakieś dostaniemy. Dobra, ale ja chciałam ten jeszcze sobie drzewko pomacać. Chciałam w auto, może damy. Kolizję. Jeszcze szansę, ale to rzadko. No to też nie bardzo. Dobra, na razie tyle. I got what I need. We're ready. You're actually going after Ray Kenny. I can't believe we found him. Haven't found him yet, hurrah. But we're close. He might not even help, you know? If he decrypts those files, he's exposing himself. This guy was a whistleblower. You said those files had blackmail on Bloom. There was blackmail on everyone. I think an ex-Bloom radical would find that hard to resist. When you find Ray Kenny, what do you have to offer him? We've seen what happens when we dig. If he helps us decrypt those files, he's exposed. I'll find something. There's a reason he's hiding. Yeah. He turned against Bloom, exposed their abuse. I can work with that. You're going to threaten him? No. A whistleblower wants justice. He may be looking for a cause, and I can definitely give him one. Okej, wiecie, skończymy sobie ten odcinek. W następnym odcinku, no... To już będzie trzeci akt. A kurczę, tam w końcu się udamy, w to miejsce. Tu chyba miałam nieodblokowany ten centrum chyba. I chyba mi się wydaje, że to będzie. Tak, to będzie ten system. Centrum kontroli, więc nie wiem, zobaczymy, czy to nagram, no bo to już mieliśmy podobne te, że tam muszę ten kod znaleźć u strażnika jednego i zhakować, żeby ona była podłączona w tamtej strefie, więc nie wiem, czy to jest... Dobra, do oglądania. Nie mam zielonego pojęcia.
bo on nawet ten, jeszcze tak się odezwał. No surprise your siblings. She's a hothead like you. Why are you calling? She's wondering if you're coming to collect her. I said I'd check. I found someone who can decrypt the data. I'm all ears. His name's Raymond Kenny, an old CTOS developer. He's in Pawnee. I'm heading there now. Well, that is news. But I'm gonna use my veto here. What veto? He created the encryption. Raymond Kenny is also a whistleblower. He's gonna unlock all those juicy files and put them on the goddamn news. You know what secrets are when they hit the news? Worthless. I'm warning you. Find another way. There is no other way. You want this done, you need to get off my back and let me do it. Okay. Damien sounded worried. He's after the blackmail in those files. What's his game? What's he planning to do? Już skończyliście. Mogę. I can't let him distract me. Kenny's the answer. He'll help me decrypt everything. And he'll get Nikki safe. Okej, dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach, bo bardzo miło i bardzo mi się pomogło. No a my słyszymy się w kolejnym odcinku z gry Watch Dogs. Dzięki, cześć.